tak, tego się spodziewaliśmy, że dzisiaj w defensywie będzie kluczem właśnie, żeby każdy swoją robotę robił. Wiedzieliśmy, że Raków ma strasznie groźne stałe fragmenty gry. To się też potwierdziło. Same praktycznie zagrożenie było ze stałych fragmentów. Na szczęście każdy dobrze robił swoją robotę. Mnie też napędza to, jak chłopaki strasznie mocno walczą z zaangażowaniem. Wtedy mi się też łatwiej broni i też cieszę się, że dzisiaj też mogłem troszkę pomóc. Czy punkty z liderem, który nie przegrał od wakacji, smakują pewnie podwójnie? No szkoda, że podwójnie nie płacą punktami za to, bo tych punktów na pewno bardzo mocno potrzebujemy. No bardzo mocno chcieliśmy wygrać. Wiedzieliśmy, że Raków kurczę nie przegrywa, że mają stalową defensywę. Zaaplikowaliśmy im 3 bramki, także bardzo się z tego cieszymy. No, dużo chyba bym mówił dziś o dzisiejszym spotkaniu. Na wstępie gratuluję trenerowi drużynie z Mielca zwycięstwa. No cóż, nasza seria się skończyła. Szkoda, że tak szybko. No cóż, no trzeba będzie zacząć budować nową serię i w kolejnym spotkaniu zwyciężyć. Paradoksalnie to był nasz, nie wiem czy nie najlepszy mecz w tej rundzie. I myślę, że sporo sytuacji sobie stworzyliśmy takich, które z reguły wykorzystujemy i starcza to na kilka wygranych meczów. Dzisiaj nie starczyło nawet na remis, ale też wiedzieliśmy, że gramy z drużyną, która w toku całego sezonu, nie tylko tej rundy, stwarza sobie bardzo dużo sytuacji. Bardzo dobrze gra w piłkę, tak? Ma swój pomysł, swój styl i brakowało skuteczności. Myślę, że dzisiaj ta skuteczność, czy może inaczej, troszeczkę los oddał i te umiejętności zostały gdzieś spożytkowane. No cóż, zamykamy ten mecz. Musimy się teraz dobrze zregenerować, przygotować do środowego spotkania. Nie będziemy tutaj rozmyślać i rozpaczać, bo nie ma nad czym. Nasza przewaga jest zdecydowana i myślę, że kwestia czasu, jak osiągniemy cel. Dziękuję. Witam wszystkich i dziękuję trenerze na wstępie za te gratulacje, które absolutnie przekażę drużynie i podpisuję się 2 rękami pod tymi gratulacjami, bo ciężko zapracowali dzisiaj na to zwycięstwo. Z bardzo silnym przeciwnikiem pod każdym względem. Powiedziałem piłkarzom, że my mamy tylko wpływ na to, jak ten mecz może wyglądać, na nic innego. Nie mamy wpływu i cieszę się, że pomimo takiego obciążenia objętości tych meczy przez te 8 dni, zespół pokazał, że jest bardzo dobrze przygotowany fizycznie, taktycznie i mentalnie do walki o duże cele. Myślę, że taki mecz jak dzisiaj z tak fantastycznym rywalem może wiele zmienić w głowach tych naszych piłkarzy, bo myślę, że dzisiaj wreszcie uwierzyli tak naprawdę po prostu w siebie. Dziękuję. Wcześniej to też były ekipy, które chcą grać w piłkę, ale Raków robi to dobitnie. Jestem bardzo konsekwentny, dlatego jest tam, gdzie jest. Absolutnie ma swój styl, ale też ma wiele wariantów dopasowujących się do przeciwnika. I ja się cieszę, że cały sztab wykonał dużą pracę też taktyczną, żeby ten mecz wyglądał zabierając atuty przeciwnikowi w wielu fragmentach tego meczu i cieszę się, że można dać duży plus też temu akcencie. I tak, oczywiście łatwiej jest grać, kiedy za plecami przeciwnika jest więcej miejsca, więcej przestrzeni. I z tym się zgadzam. Nie, ja nie chciałbym tego nazwać, że narzekałem, tak? Ja po prostu powiedziałem to, co czułem i ten zespół dzisiaj dobitnie pokazał, 3 dni później, że trzeba ich po prostu wspierać. I wtedy, kiedy jest źle, to po prostu zawsze widać, jaki jest człowiek. I ja życzę sobie, żeby w trudnych sytuacjach być po prostu zawsze zespołem. My musimy się dobrze zregenerować przed piątkowym już meczem w Jastrzębiu i tak jak powiedziałem, tylko na to mamy wpływ, a reszta niestety. No wiadomo, że kibicujemy, tak, bo to normalna, naturalna, ludzka sprawa, ale tak jak powiedziałem. Nie ma co zabierać energii z głowy, upatrując gdzieś tam szansy w tym, że ktoś nam będzie pomagał.